Warsztat terapii zajęciowej przy parafii rzymskokatolickiej w Kałkowie Godowie powstał 15 lutego 2000 roku z inicjatywy księdza Czesława Wali, kustosza sanktuarium, przy wsparciu przedstawicieli Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pana dyrektora Marka Sceliny oraz głównego specjalisty pani Iwony Zdybierskiej. Korzysta z niego 45 osób z różnym stopniem niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej. Warsztat jest placówką pobytu dziennego i realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Przygotowuje do opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy, jak również do prowadzenia życia niezależnego, samodzielnego i aktywnego na miarę swoich możliwości. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez 5 dni w tygodniu po 7 godzin dziennie, zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii. Uczestnicy mają do dyspozycji 9 pracowni terapeutycznych: plastyczną, krawiecką, stolarską, muzyczno-teatralną, rękodzielnictwa, środowiskową, kulinarną, pracownię dnia codziennego oraz umiejętności społecznych i doradztwa zawodowego. Ponadto korzystają z rehabilitacji leczniczej i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Ważne, że potrafisz wiedzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego ogląd. To kształtuje twój światopogląd. Człowiek, to musi wejść w krwiobieg. Powtarzasz, że świat jest szpetny. Taki z ciebie sceptyk, na bok sentymenty. Mnie od wygranej dzielą centymetry. Winisz, a ty mnie wciąż za to winisz. Masz prawo do własnej opinii. Okej, okay, ja mam prawo mieć swoją filozofię. Ten image, optymizm jest ważny. Bez niego świat byłby straszny. A wszystko zaczyna się w waszych głowach. Możesz przyjąć to zawarte w naszych słowach. Albo powtarzać hasła, że wszyscy kradną. A Polska to jedno wielkie bagno. To nie poprawi raczej sytuacji naszej demokracji. Nie wykorzystamy okazji, by jeszcze raz uwierzyć w słowo człowiek. Uwierzyć tak, aby to weszło w krwiobieg. Żaden ideał, już dawno schowałbym mikrofon w futerał. Rap, teatr, dawno by mnie sprawił. Goliat rzeczywistości by mnie zabił. Ktoś sprawił, że mam chęć walczyć jak Dawid i powstrzymywać bieg pędzących lawin. To chyba ważne, że utrzymuję tą basztę i po burzy czekam na tęczę nad miastem. Ważne, gdy patrzysz z nadzieją, że ta niedziela nie będzie ostatnią niedzielą. Że jak sobie pościelą ludzie, tak się wyśpią i jaką postawę przyjmą, taką ujrzą przyszłość. Dla tych wszystkich pozdrowienia, mamy sporo do zrobienia, by świat pozmieniać. Przeszłość jest tatuażem, nikt jej nie zmarze. Ważne, że potrafimy żyć tu razem. Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Jego ogląd, to kształtuje twój światopogląd. Człowiek, to musi wejść w krwiobieg. Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego ogląd, to kształtuje twój światopogląd. Człowiek, to musi wejść w krwiobieg.
tysięcy w piasek. Ha! A ja się topię w domu, bo Stefan może, a ja nie. Na horyzoncie blok, a oni mają morze, bo mój stary boi się. Boi się, hej! Słońce świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami. Zwycięża. Cię nie ma, kogoś mi brak.